jakoś, wiesz, jakby ktoś uderzył pachem. Juleczko, a powiedz, kocham, dopiero zrób sobie małą pauzę, by się, jakbyś, byś szukała tego w głowie. Słuchajcie, moi drodzy, dziś dobiega końca naszego spotkania teatralne. Dziękuję wam serdecznie za uczestnictwo, za pomysły, za otwartość, za chęć udziału, na pewno, a także za wielką, wielką uwagę. Dla tych, którzy tutaj się pokażą, to jest bardzo dużo. A teraz, żeby zacząć, nie przedłużać, poprosiłbym grupę pierwszą i trzecią. Ja bym chciał zatytułować, może zwyczajnie. Bitwa dobra ze złem, dnia z nocą. Sami zobaczycie, ocenicie. Najlepsze tytuły zapraszam do siebie. Zaczynamy. Thank you.
dziękuję bardzo serdecznie grupie drugiej i czwartej za połączone siły, za zaangażowanie. Sami widzicie, jaki rodzi się problem, kiedy wystarczy, że brakuje jednej osoby i o. Same zdanie, dziękuję. Ale brawo za nich jeszcze raz, za to wyobraźliście w tak trudnej sytuacji. A teraz było poważnie. Tak jest, osoba niezastąpiona, masz rację. Każda osoba, która tutaj występuje, jest osobą niezastąpioną, a propos osób niezastąpionych. Gdyby osoby niezastąpione, to pewnie nazwy też tutaj nie było. Wszystkich razy. Więc teraz coś z przymrużeniem oka dla osób niezastąpionych. A co dokładnie, to pokaże wam grupa piąta. Brawo na nich. Przestańcie gadać, pafle wytne! Bo nie będzie powtórek. Kto to był? Jacek! Tak jest, brawo! Scena druga.
Za poświęcony czas. A teraz wielkie brawa dla grupy piątej.